Witamy w kolejnym odcinku Socio TV. Tym razem odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy mieć pierwszy raz gościa specjalnego. Jest nim Michał Juda, Showroom, a wita Was Kasia i Bartek. Pierwsze pytanie do Michała. Social media, a głębiej social commerce, mówi się, że jest to żyła złota. Wy jako biznesowo, jako projekt jesteście mocno związani z Facebookiem. Jak w ogóle postrzegasz właśnie social commerce w tych czasach dzisiaj? My zaczęliśmy w ogóle tak naprawdę od czystego social commerce, dlatego że Showroom to była aplikacja facebookowa do sprzedaży na stronach fanowskich, także to się od tego wszystko zaczęło. No i ten social w naszym e-commerce jest bardzo, bardzo istotny, dlatego że zarówno jeśli chodzi o ruch, jak i o zamówienia, to Facebook u nas w Google Analytics jest zawsze bardzo wysoko i zawsze bardzo dbamy o to. Dlatego my bardzo wierzymy w social commerce jako taki i tak naprawdę oprócz tego, że rzeczywiście można sprzedawać na Facebooku, wewnątrz Facebooka, na stronach fanowskich, to nie ukrywamy, że to stanowi, jeśli chodzi na przykład o całą naszą platformę, kilkanaście procent wszystkich obrotów na platformie, to jest właśnie wewnątrz fanpage'y. Natomiast Facebook jako taki, tak jak powiedziałem, no, po prostu przyprowadza do nas nowych ludzi, którzy kupują produkty, dlatego są lajki oczywiście przy wszystkich rzeczach, dlatego zaimplementowaliśmy też Open Graph, o którym będzie jeszcze okazja porozmawiać. Tak, o tym będziemy mówić zaraz. Dlatego też bardzo dużą wagę przykładamy do prowadzenia fanpage'a, też analizujemy dokładnie co działa, co nie, które zdjęcia, jak się rozchodzą w social media. I też bardzo ciekawe jest tak naprawdę badanie, jak na przykład liczba lajków, share'ów na zdjęciu, na fanpage'u przekłada się później na liczbę zamówień. Mm-hmm. Bo takie badania też prowadzimy wewnętrznie i tak jakby staramy się wypracować model, który nam pozwoli tak naprawdę już to w zasadzie robimy, ale jeszcze nie tak na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale natomiast zanim wrzucimy zdjęcie produktu, to żebyśmy już mogli wiedzieć, jaka jest szansa, tak jakby jak ono się rozejdzie w social media i co my z tego będziemy później mieli. No dobra, no ale skąd w ogóle pomysł na połączenie właśnie e-commerce i branży modowej? To jest tak, że my obserwowaliśmy naszych znajomych, którzy zaczynali zakładać właśnie marki modowe i zobaczyliśmy, że w ich przypadku tak naprawdę Facebook to jest główne centrum ich dowodzenia, jeśli chodzi o internet. Często te marki w ogóle nawet stron internetowych nie zakładają, kupują domenę, która jest przekierowuje ludzi na fanpage'a. I fanpage to jest miejsce, gdzie oni konsultują pomysły na nowe projekty, wrzucają zdjęcia, na przykład rzeczy, które odbiorą od razu ze szwalni, jeszcze nie ma sesji, i oni po prostu robią fotkę sobie na Instagramem i wrzucają ją po prostu na fanpage'a. Dlatego zobaczyliśmy, że to jest tak prężnie, po pierwsze ten rynek się bardzo, bardzo szybko rozwija, a po drugie Facebook gra bardzo, bardzo istotną rolę dla tych marek. Też bardzo dużo ludzi po prostu dowiaduje się o istnieniu tych marek z Facebooka przez to, że ich znajomi polubią albo całą stronę, albo jakiś post. No i uznaliśmy, że skoro nasze koleżanki założyły markę modową, mają tylko fanpage i chcą sprzedawać online, to no, strona pewnie w przyszłości też się pojawi i tam też będą sprzedawały, dlatego też showroom wyszedł poza Facebooka. No ale ten pierwszy kanał to był właśnie Facebook i zakładka strony fanowskiej, gdzie po prostu dziewczyny podpięły sobie sklep i tak naprawdę od razu zaczęły się pojawiać zamówienia z Facebooka. Tak? Okej, okay, a czy w takim razie Allegro stanowi dla Was w pewnym sensie konkurencję? No raczej nie uważamy siebie za konkurentów Allegro, bo to raczej my byśmy byli ich konkurencją, jeśli chodzi o skalę. No to jest tak jakby coś zupełnie innego. Allegro, my uważamy, że jeżeli marka modowa szanuje siebie, szanuje swoją markę, to no, Allegro nie jest zbyt dobrym miejscem do sprzedaży ich rzeczy, dlatego że no, bo tam jest wszystko tak naprawdę. Jasne. My uznaliśmy, że to się sprawdziło rzeczywiście, że marki modowe potrzebują mieć własny po prostu serwis, gdzie będą i produkty ich i podobnych marek pokazywane. No właśnie, te liczby i w ogóle ten efekt wow, bo to jest ten główny taki tutaj w kontekście Facebooka to, o czym mówimy. Jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, o co chodzi z tym wow. No i oczywiście od razu przytoczyć jakieś fajne liczby, fajne badania, które nam tutaj powiedzą, że jednak to social commerce i wykorzystanie Open Graph facebookowego w waszym dedykowanym jakby sensie jest tutaj
jakby sens, efektywne, tak? Ma sens, tak. Tak, wow, to jest, są takie przyciski, które my wymyśliliśmy chyba w kwietniu tego roku. To było niedługo po tym, jak w ogóle ten Facebook ogłosił, że Open Graph się staje otwarty, że już oprócz lajków też się pojawiają własne akcje, które można robić. No i my myśleliśmy nad czymś, co właśnie tak jakby byłoby czymś bardziej, czymś fajniejszym niż zwykły lajk, dlatego że no, uznaliśmy, że lajki i tak ludzie lubią, korzystają z nich. Natomiast po pierwsze, no, to jest standard i wszyscy to mają, a po drugie, z lajków aż tak, znaczy znając możliwości Open Grapha, wiedzieliśmy, że z lajków tak, aż takiego pożytku nie będziemy mieli, w sensie, że takim nie przekłada się to. Aż tak dobrze nie można samemu wykorzystać, więc uznaliśmy, że jeżeli zrobimy swój własny przycisk, to to po prostu pozwoli ludziom jakoś fajniej pokazać, że coś lubią, że coś im się podoba, że mówią po prostu wow, tak, widząc tę daną rzecz. A my dzięki temu będziemy mogli to fajnie jakoś zaimplementować w serwisie. Dlatego bardzo szybko zrobiliśmy różne testy, popatrzyliśmy, jak to działa i uznaliśmy, że właśnie po pierwsze to jest też istotne, żeby to był przycisk rzeczywiście, że to nie jest tak, że to się dzieje samo, tylko że ktoś rzeczywiście musi zrobić, kliknąć, tak? Zrobić jakąś akcję, aktywność. Pokazać aktywność, żeby to się pokazało. No a po drugie był też, no musieliśmy wymyślić jakiś sposób na promocję tego rozwiązania, więc jak tylko zaimplementowaliśmy Wowa, to nie trwało długo, bo też technologicznie to nie jest jakiś rocket science, to naprawdę można, jeżeli ktoś się zna na programowaniu, to zrobi to bardzo szybko. Jedyne co, o czym trzeba pamiętać, to o tym, że Facebook musi zaakceptować taką akcję i to robią osoby, to nie jest automatyczne, tylko to robią ludzie. Nam na przykład zwrócił uwagę na tam jakąś gramatykę angielską ze słowem wow, związaną, żebyśmy coś poprawili, zanim to zaakceptowali. No więc wprowadziliśmy te przyciski i zrobiliśmy bardzo szybko konkurs, gdzie użytkownicy tworzyli selekcję własne ulubionych produktów i zbierali właśnie te wowy. No i ten konkurs przerósł tak naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie parametry tego konkursu były świetne. Też i ten konkurs był na samym początku, tak? Mówisz, że w kwietniu to było wow. Maj, czerwiec. I to były te pierwsze dwa tygodnie, bo wy potem wypuściliście taką infografikę. Tak, to były te pierwsze dwa tygodnie na podstawie konkursu. No i tam były naprawdę świetne wyniki. Tam było około ponad 500 tysięcy tych akcji opublikowanych. W tym czasie też obroty nam się podwoiły na całej platformie, co też było, no oczywiście też prowadziliśmy inne działania marketingowe w tym czasie, ale jednak to właśnie Facebook i to wow bardzo nam dużo dały. Też fajne jest to, że jak się ma Open Grapha zaimplementowanego, to właśnie na przykład to, który użytkownik klika wow, wiemy od razu, tak? Bo to jest nasza akcja. To nie jest tak jak z lajkiem, że tak naprawdę lajka, żeby się dowiedzieć, że ktoś klika like, to trzeba trochę hakować. Ciężko wyciągnąć Facebooka. Tam jest jakaś akcja, którą można się podpiąć, ale to nie zawsze tak dobrze działa, czasami to w ogóle nie działa. A tutaj wiemy dokładnie, że jeżeli ty złałujesz coś u nas, to my wiemy, kiedy to zrobiłaś i też wiemy, jaki to ruch wygenerowało u nas w serwisie, czyli z tego twojego wowa, ile na przykład twoich koleżanek kliknęło w te akcje na Facebooku. Dodatkowo też wiemy, gdzie kliknęli, czy w tickerze, czy w newsfeedzie, czy na przykład na twoim timeline'ie. Więc to jest też taka wiedza bardzo analitycznie użyteczna, którą możemy później po prostu wykorzystać. A czy teraz zachęcacie też jakoś użytkowników do tego, żeby klikali? Na przykład jest jakiś teraz taki program partnerski? Teraz startuje taki konkurs prosty, taki coś w formie kalendarza adwentowego, które są te takie z czekoladkami, tylko że po prostu codziennie będzie inny produkt u nas na fanpage do wygrania i będziemy je losowali po prostu, będzie wygrywała jedna z osób, które złałują dany produkt, który wrzucimy na fanpage'a. Teraz już jest to mniej trochę widoczne, ale na przykład na początku, kiedy Open Graph raczkował jeszcze i bardzo w ogóle było mało firm i stron, które z tego korzystały, to te akcje bardzo długo zostawały na samej górze tickera, na samej górze newsfeedu i no naprawdę to jest tak, że każda akcja z tego, co widzimy, nawet w takim długim okresie jest widziana kilkaset razy, powyżej nawet 300 razy jedna akcja może być widziana przez ludzi. Także no to jest wynik, który naprawdę pozwala, no daje do myślenia, tak? Jeżeli mój produkt z mojego serwisu, dzięki temu, że ktoś raz kliknie wow, jest widziany później 300 razy w różnych miejscach, no to jest to fajne, szczególnie, że ja nic za to nie płacę. Jeszcze kilka miesięcy temu były wyniki, że 25 obrotów waszych jest generowanych właśnie dzięki wow i dzięki Facebookowi. Jak to teraz wygląda? Jak to się w ogóle rozwija dalej? No teraz już takich konkretnych statystyk nie za bardzo mogę je podawać, ale nadal tak jakby Facebook ma bardzo duży, ale rośnie. Tak, Facebook ma bardzo duży wpływ na nasze obroty. Mówisz, że byliście pierwsi, jeżeli chodzi o wykorzystanie Open Graph w takiej wersji dedykowanej.
Załóżmy, że ja chcę być druga, tak? Jakie kroki muszę wykonać? Czy to jest bardzo skomplikowane? Od czego muszę zacząć? Znaczy, samo można na początku sobie skonfigurować taką akcję, obiekt, wszystko zrobić samemu, bez w ogóle ingerencji w to Facebooka. No i tak jak mówiłem, przede wszystkim trzeba dobrze zastanowić się, jak w Twoim przypadku, w Twoim serwisie to fajnie wykorzystać. Czyli co powinno być akcją, co powinno być obiektem i tak jakby co zrobić, żeby ludziom rzeczywiście to się spodobało i żeby to nie było sztuczne. Więc jeżeli coś wymyślisz, co pasuje, no to konfigurujesz sobie aplikację na Facebooku w łatwy sposób. Jeśli chodzi o programistyczne kwestie, to też jest to nieźle opisane. Tam czasami trochę trzeba się nagłowić, jak to z dokumentacją Facebooka, ale to jest standard, żeby trochę tam poszukać trochę w necie. No i jak to już będziesz w stanie zaimplementować, to zgłaszasz do Facebooka już, że to jest gotowe i też musisz podać im link do działającej wersji, gdzie oni mogą, ktoś z nich może rzeczywiście zrobić to i musisz opisać, jak co ma wejść na stronę, kliknąć wow przy produkcie, to mu się pojawi. No i tak naprawdę tyle. Jeszcze tam warto się pobawić tymi opcjami, bo jest na przykład coś takiego jak agregacje, czyli można, oprócz tego, że na przykład jak klikasz wow przy jednym produkcie, to się pojawia to na wallu, to może być też tak, że jak klikniesz 5 razy przy produktach, to potem się pojawi agregacja, że Kasia złałowała 5 produktów, tak? Także są też takie różne, można też zrobić na przykład licznik, czyli my zrobiliśmy wow counter, który po prostu liczy, ile wowów ktoś kliknął w ogóle w serwisie. Także jestem też dużo takich fajnych opcji, które można wykorzystać do gier. Też jest multum opcji, jeśli chodzi o na przykład, że rekord jakiś ktoś osiągnął albo zdobył ileś tam punktów. No właśnie, i a propos wow i jego dalszej jakby tutaj jego rozwoju, czy planujecie oprócz tego, że teraz jest ten licznik wow counter, który określa tak naprawdę to, ile spośród tych waszych produktów nam się podoba, tak, ile wywołuje w nas ten efekt wow. Czy planujecie też dodatkowo jakieś inne opcje, ewentualnej, nie wiem, grywalizacji, czy jakichś rabatów i tak dalej? Intensywnie, jak tego wowa jeszcze wykorzystać, bo no nie ukrywam, że znaczy wykorzystujemy go teraz do jakichś takich akcji specjalnych, właśnie typu te promocja u nas na fanpage'u. Jest po prostu jednym z przycisków u nas na stronie też, ale no nie ukrywamy, że chcemy jeszcze to jakoś ten koncept bardziej wykorzystać. Takie jeszcze jedno pytanie a propos mobilu, tak? Czyli będzie jakaś aplikacja dedykowana, czy będzie po prostu strona? Zaczniemy, na pewno chcemy zacząć od strony, która będzie już dostosowana do komórek i później pewnie na iOS-a jakąś aplikację wypuścimy. Byliśmy teraz w Wiedniu na Pioneers Festival, to wszyscy, którzy robią aplikacje mobilne, tak jakby z dziedziny lifestyle'u, mówili, że na Androida w ogóle nie robią. Wszyscy robią tylko na iOS, bo iOS sprzedaje. No, wszyscy mówią, że ich grupa docelowa. Sorry, Kasia. Sorry. No, ich grupa docelowa jest na iOS-ie, także chyba to też my będziemy musieli w tym kierunku iść. Aczkolwiek no, nie wiem. Pierwszy krok, a potem zawsze można jeszcze dorobić Androida. Czyli w waszym przypadku. Dorobić Androida. Czyli w waszym przypadku można powiedzieć, że Facebook sprzedaje. Tak, zdecydowanie. No, my w to wierzymy. Jeżeli ludzie mówią, że niektórzy mówią, że nie ma social commerce i tak dalej, to moim zdaniem on jest, tylko po prostu nie we wszystkich branżach się sprawdza, tak? Bo na przykład sklepy facebookowe, firm, nie wiem, z elektroniką i tak dalej, no to wiadomo, że to nie specjalnie ma rację bytu. Natomiast jeżeli jest takie ścisłe połączenie między na przykład właścicielem strony fanowskiej typu projektant mody, a użytkownikami, którzy są jego fanami, nie tylko jako marki, tylko rzeczywiście fanami jego twórczości, jego talentu, to naprawdę może to działać. Także. Zresztą są też przykłady innych zupełnie serwisów, które wykorzystują Facebooka właśnie na przykład do przerzucania ruchu do siebie i które dobrze z tego żyją, także social commerce istnieje. No, czyli przyszłość mamy social commerce, serwisy dedykowane, pewne specjalizacje, no i efekt wow. Okej, dzięki Michał. Dziękujemy.